Siemanko, siemanko, ja jestem Warta, ze mną jest Purpose. Hello. I gramy w grę Murdered, tak? Murder, czyli no mordercza. I ja jestem mordercą. Mówisz? No. Okej, okay, to dobrze. Serio, to ja ci mówię zupełnie serio, ja cię wcale nie okłamuję. Dobra, to powiedz może o co chodzi, skoro tak. Generalnie jest jeden morderca, jest jeden detektyw, cała reszta jest niewinna i detektyw ma za zadanie zabić mordercę, jeżeli zabije innocenta, to przegrywa, a morderca ma za zadanie zabić wszystkich. Innocent, czyli nie ten, no, jak oni się nazywają? No, innocent to jest... No, niewinny. Ten niewinny ma za zadanie przetrwać. I zbierać tak. Jak najwięcej tych, po drodze sztabek złota, które spadają znikąd, ponieważ, prawda, wtedy jest najlepiej. Właśnie tak, dlatego musimy się bać teraz Purposa, żeby nas tutaj nie zabił. Generalnie i przy okazji teraz... detektywa też musimy się bać, bo nie wiadomo, kto jest detektywem i on to... też będzie chciał nas zabić. Nie, no to ty się chyba musisz brać detektywa, jeżeli jesteś mordercą. Znaczy... Ale mówisz chyba, że detektyw może zabić też niewinną osobę. No może, ale wtedy przegrywa detektyw. I generalnie cały bajer tej gry polega na tym, żeby wyczuć, kto jest mordercą i możliwie najdalej się od niego trzymać, ale najlepiej trzymać się w grupkach, bo morderca też nie jest taki głupi, żeby wparować w grupę ludzi i zacząć ich wszystkich mordować, tylko właśnie wyciąga każdego po kolei, nie? O. You win, the murder has been killed. Zabili cię? Nie, ja nie byłem mordercą, a żartowałem. Dziadu. A ja się tutaj kręciłem i unikałem. No spoko. No nie, no bo wygrana. To tak, wiesz, wkręcanie siebie nawzajem to najfajniejsza ten. Dobra, to gramy dalej. No pewnie, no on to automatycznie przenosi. Fajnie by było być kimś z tych dwóch osób, nie? Masz tutaj na dole teraz napisane, jaki masz chance, żeby kim być. Aha. Murder chance i detective chance. Dobra. Tylko, że co grę masz coraz większą szansę kimś być, nie? O, znowu jestem mordercą. No, ja też znowu jestem detektywem. Dobra. O, ktoś tu ma skin Flothara. Może to Flothar? No chyba nie, jednak nie. Dobra, ja tu nie mają tych ksywek nad nikiem, żeby nie spucować, kto jest kim, no nie? Tak, dokładnie. O, on ma łuk, tego... gościu ma łuk. Łuk to detektyw. Okej, dobra. Miecz to morderca. Elo, stary. Przynajmniej na początku rundy, bo później zbierając te punkty już coraz więcej jest. O, ty dzwoneczek, nie, to nie jest morderca. Dobra, koleś w czerwonej czapeczce i niebieskich spodenkach wyglądający jakby miał lekkie opóźnienie, to nie jest morderca. Dobra. Bo miał mnie sam na sam. Ja ci powiem, że tygrysek to detektyw taki, jest taki tygrysek. Tygrysek? Ja się go trzymam. Czemu ta dziewczyna tak blisko mnie łazi? Aha, bo ona przypuszczalnie mnie kojarzy, bo cały czas się kłania i macha. To dziewczyna w niebieskich włosach również nie jest mordercą. Dobra. No bo to też właśnie, bo można tutaj pisać na czacie, no nie? Że ten i ten jest mordercą. O kurde, 30 sekund przetrwałem. Ty weź przestań za mną łazić. Złoto. Jej. Jest koleś, który ma cały drewniany skin. Przestraszył się mnie. Ja, morder! O, ho, ho. Nie mogę więcej powiedzieć, bo już nie żyję. Ale pamiętaj, o kim ci ostatnim mówiłem. Dame? Ale detektywa zabili, co teraz? Ja jestem nawet detektyw. No, musisz przetrwać, po prostu uciekać, chować się. Jak zobaczysz kogoś, kto może być mordercą, to musisz uciekać. Dobra, bo wiesz co, bo ja stałem przy detektywie i nagle nie żyje, nie? I to jest chyba taka to znaczy, kobitka w diaksowych spodenkach? To znaczy, że zabił kogoś niewinnego, jeżeli zginął od razu przy okej, tobie. Dobra. Dobra, ja idę za mordercą w tym momencie i zobaczę, czy ty gdzieś tu jesteś, czy cię tu nigdzie nie ma. Oż ty, tędy żeś se... Wow, tutaj można zginąć. To nieźle. To niezłe zginięcie by było. A, bo ja się tu czaję. No to rozglądaj jakiś, się. Jakiś drewniak biega za typem, ale nic mu nie robi. Jestem w jakiejś tutaj grupce. Pink. Pęk, 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 i też nikt pęk, tutaj zbytnio nic pęk, nie odwala. Pęk, pęk. W zasadzie to morderca już może spokojnie was mordować, bo nie ma kto go zabić, bo jest przecież ten. Detektyw. O! No drewniak zasrany, jeden. Mówiłem ci, koleś cały, który wygląda jak drewno, jest No. Znaczy, dobra, wiesz co, bo ja akurat wtedy rozkminiałem te pułapki, nie? I nie dosłyszałem, który to dokładnie. Rozumiem. Dobra, przechodzimy do kolejnego, nie? No. Return to lobby. A jak ci się ogólnie widzi tryb? Spoko, detektywistyczny taki. No taki właśnie rozkminka taka, nie? No. Dobra, to może pójdziemy na jakąś inną, na transport teraz. Ja już chyba sam nie grałem na tej planszy, która się nazywa transport. Zabili drewniaka. O tyle fajnie, że
Zobacz, tutaj się dużo osób gra w tym momencie, bo to jest świeża minigierka i ma popularność dosyć sporą, więc... No, także spoko, więc... spoko. Tylko kurka woda, żeby tu coś mieć jakąś rolę, no nie? No spoko, to trzeba kilka przegrać, żeby... A, jednak tu grałem, dobra, jednak tu grałem. Mhm. I to nawet kilka razy już tu grałem. Z początku morderca nawet nie może nic ci zrobić, więc... Mhm. Stój w grupkach, dużych grupkach ludzi, bo wtedy jest najtrudniej mordercy coś zrobić. Tak, gorzej jak wtedy, że sobie do mnie patrzeć i tak, o, hello, i na chwilę. O, mam detektywa. Tak, już widzisz detektywa? Mm-hmm. No nie, naprawdę, detektyw jest koło mordercy. Znaczy, ty nie żyjesz, tak? Tak, tak, bo sobie biegnie typ od niej i tak, tak, pach. Aha, okej. Okay. O kurde, no to jak chcesz, to możemy wyjść i lecieć z kolejną rundką, żeby się twoi widzowie nie nudzili. Dobra. To wychodzimy, tak? Mhm. Co za niefar, tak na początku. Are you sure? Lobby. Are you sure? Punk, punk, yes, I'm sure. Punk, punk. Jestem siurem. To kurde, co? Jaka troll minigiera. No jest właśnie. Tu trzeba być, mieć oczy dookoła głowy, nie? No. Dobra, jesteśmy w archiwach. O, tutaj łatwo się kitrać, nie? Punk. Mówisz? A no. O, widzę cię. Jestem, o nie, tu jest drewnik. Tak, tak. No, a czemu mi nie wierzysz, że jestem mordercą? Tak, tak. Ale z dystansem, nie? Dobra, szukaj detektywa przede wszystkim. Mhm. Żeby się koło niego skitrać jak najbardziej i zbierać złota jak najwięcej, bo potem można za to złoto różne dziwne rzeczy tutaj robić. Mhm. Są jakieś teleporty przyspieszone i tak dalej, i tak dalej. Ten Steve mi trochę nie pasuje. Weź odejdź, Steve. Który? Taki Steve'ek tutaj biega. A nie, aha. Flash coś się zastanawia. Nie, panie Flash. Nie. O, złoto. Ha! Nie. O, coś, ktoś oberwał. Ktoś zginął. No, słyszałem taki pac. Pas był. A secret passage is opened. Szukamy secret passage. A ja mówiłem, to mi nie chciałeś wiedzieć. O, patrz, na kim się zemszczę. No, dobrze. No to był. Jak mi szykro. Zmieniaj broń. Ale przecież już nikt mi nic nie jest w stanie zrobić. Tak. No ty musiałbyś przejąć ten łuk, który tu leży. A, on ma, uważaj, bo strzela do ciebie. To nie wiedziałem, że się łuk ten zabrać. Dawaj, bierz. On tam nie zdąży zestrzelić, nie zdąży, nie, pa. Dawaj łuk. Dobra, mam 5 kili. Wykończymy to wszystko. Trzymamy ich do końca. Tak jest. Chyba, że mi w plecy strzeliście. Nie. Ile zostało? Innocent left. 8 aż, ja pinkolo. Ty, tu se stoi... Czujesz typa? Tu se łazi... No ten, jak mu tam... Pigman. No, zombie widzę. Pigman. Oni są chyba na środku, bo my teraz biegamy dookoła mapy. No właśnie, a gdzie tu jest środek? A, tu jest środek. No patrz, jest jakiś gościu. To czekaj, nie zabij go. Aha. Czekaj, ja mu pokażę ten łuk, że mam. Ej, gościu. Zaufaj mi, ja mam łuk, widzisz? Dostaniemy bana za tego, za trolla, nie? Za trollowanie i za sojusze. I trust me. Dobra, ty gdzie oni są? Bo zostało jeszcze trzech. Gdzieś się skitrało trzech. Mhm. Anyone who enters room is murderer. Jakiś room. No to... A, to oni są w tym sekretnym. Oni są w jakimś pokoju. To czekaj, to znajdź, ale tam nie wchodź, to tam... Chociaż nie. Typła, ja go zaraz znajdę. A tutaj jest, patrz, czekaj, a nie, to jednak nie. Czekaj, szukam. To po prostu tam, tutaj. Ej, to ja wiem jak zrobimy, jak znajdziesz ten pokój. No. To jakoś mnie zdaje. To na górze, jest, w środkowym wejściem wchodzisz, tak, oni tu są, wszyscy na górze. Jak tam wejść? Czekaj, środek. Zrzucili cię? Nie, ale chcą do mnie strzelać. Jak do ciebie strzelać? No bo po pewnym czasie, tak jak ci mówiłem, można zdobyć łuk. Aha, okej. Okay. No umieraj! I... No chodź tu! A, bo z mieczem już biegasz, tak? Chodź do wszystkich. Tu, cholero! No bo i tak już wiedzą, bo nawet powiedzieli, ten kto wejdzie, 60 sekund zostało!
Do. Patrz tu, cholero! Ty stara cholero, ty stara ty! Cię diabli nie biorą, ni, ni. Co dobra, już? No dobra, no zostało, za tobą jestem. A, to zostałeś tylko ty, no nie, tak. Jeszcze jeden inocent został. Jeszcze okay. jeden gdzieś się skitrał. No trudno, nie uda mi się wygrać. No to chociaż mnie zabij, bo dostaniesz wtedy za dobra, to... Dobra, to wróć na środek. Dobra. Bo wtedy dostaniesz za to punkta. Dodatkowego. You get a compass. O, mam kompas, teraz mógłbym was... No jest tam, koleś, jest tam! Wow, zabił mnie. Czy ty mnie zabiłeś? Ja. A, żeś ty, no już bym jeszcze jednego zabił, no. GG, ten karma, plus 25 do karmy. Karma. Niech będzie. Co za karma. Dobra, ale pokazałem, jak to jest wygrać z detektywem, o. Dobra, to jeszcze jedna rundka? Tak, tak, tak. No bo leci sobie, właśnie się odpala. Fajnie, fajnie się w to gra. Jaki masz chance w ogóle, żeby ten być... 12 na 9. To niedużo. Mhm. Znowu jestem mordercą. Twój ulubiony teraz... tekst tutaj, tak? Ja uwielbiam to robić. Jest, takie troll, tak, jest taka troll maszyna, że to się w pale nie mieści, nie? Ja sobie pozbieram złotko. Mhm. Tu jest złotko, tu jest złotko, tu jest złotko, tu jest złotko. Pa złotko. Ale mam kampę. Masz kampę? No. Dobrze. Obok mnie się zabijają. Nie, spadaj gościu. Fuck you! Jakiś gości mi przyszedł, a jak ja zbiłem, to on zaczął zbijać na dół. Także uciekam. No. Przecież to ja jestem mordercą. Ej, halo. O. Właśnie zabiłem detektywa. Oj, napisał, it's Mr. Purpose. Kiech. Dwa razy z rzędu, czujesz to? No to nieźle masz. Aaaa, zginąłem! O. Zabił mnie, ustrzelił mnie. A cię spucowali? Uszczelił mnie. Jeszcze lecimy. Pewnie, że jeszcze lecimy. To ja mówię, to automatycznie się wchodzisz do kolejnej rundy, jak się kończy, więc zawsze... I to szybko leci, 10 sekund do startu i leco. No. I leco. Tutaj, ja lubię właśnie tą gierkę, chyba właśnie taki główny z jakiego... You know you can throw the sword. Nie wiedziałem. O, znowu jestem mordercą. Weź tak nie gadaj, bo cię ktoś w końcu uwierzy i będzie przypał. You know that, right? You know. I od razu mi się kojarzy mój kumpel, który kiedyś pojechał do Chorwacji i trochę nie znał języka, no ale bardzo się chciał dogadać z panią i poszedł do niej. You know, z tą mamy brudny. You know. Dlatego jak słyszę you know, to od razu mi się... The secret passage has opened. Okej. Okay. Vertes? Co? Ty się tak na mnie nie patrz, dobra? On się na ciebie czai, widzisz? Bije cię z złotem. Dobra. Czyżbyś był mordercą? A czyli nie jesteś mordercą? Czego ja się tu dowiaduję? No pewnie, że jestem. No. A to jest w ogóle dobra miejscowa do kitrania się. I tylko, że tutaj jest fajny skrót, zobacz, o tu jest sekret prasycz, nie? I tutaj sobie można zejść. No. O, you died! No to elo! Zabiłem go. Aha, bo ty widziałeś, kto mnie ten... Tak, widziałem, że gościu miecz wyciągnął, że ciebie tylko zdjąłem z łuku. Bo detektywa no to... mi dał. Aha, a ty byłeś detektywem, tak? Tak. A widzisz, no to drugi raz wygrałeś. No to teraz full legitnie bez ustawiania, nie? To jeszcze mi brakuje, żeby mordercą być z tego wszystkiego. No to możemy jeszcze rundkę polecieć. No lecimy, kurczę. Fajne to, kurde. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Tak. Ti. Jak kroję bogatych i bydnym daje, bierze 8%, tak wam się wydaje, panowie. Messie chud, balecik. Jakbym ci powiedział, że jestem mordercą, to byś mi w to uwierzył? Tak. Na pewno?
Nie wiem. No bo jestem mordercą. Czemu zabijasz niewinne zwierzątka? Czy właśnie jestem mordercą morderców? Okej, okay, to dobrze. Taki detektyw z ciebie, te? A nie, to z ciebie jest detektyw, że doszedłeś do tego, że ja jestem detektywem. Taki. I teraz pytanie detektyw do widzów. O, ten w białej bluzie jest mordercą. Czemu on każe mi kurde, iść? Ej, w locie mnie zdjął. Co no, za typ? Mnie też zabił. Pagan! Ale kurde. Dzimy. Ale jak on w locie? Jakiś cheater. Halo, cheater. Cheatuch. No teraz to, żebym dał dupska, no po prostu. Co? Już takim fajnym detektywem byłem, no. No. No takim fajnym detektywem byłem. O, jestem innocentem. I teraz jest najgorzej, nie? Czy on ściemnia, czy on mówi prawdę? No szczególnie, uwielbiam, że cały czas mówił, że jest mordercą, nie? Ja uwielbiam właśnie tak trollować, jak graliśmy w Garry's Moda kiedyś właśnie w Murdera, no. tak trollowałem. I wszyscy się zawsze dali nabierać. Ty, ziomala, ty nie łaź tak za mną. Myślisz, że co, że masz bluzę Adidasa, to już ci wszystko wolno? On leci wyjaśniać ludzi, nie? Wiesz, no, dresiarze to są, to jest najlepszy, najlepsi doradcy generalnie i najbardziej uczuciowi ludzie. Wiecznie o, pytają, czy widzę ktoś ma detektywa. Problem. Czarny skin cały. No wiem, wszyscy I stara mają jakiś cholera, problem. Ty stara, ty. Cię diabli nie biorą, nie. Napisali, że gościu, który jawkuje, jest mordercą. Naprawdę? Tak. No to spoko, no to chyba wygraliśmy tę rundę. No to detektyw idzie go zabić i jest po sprawie, no, no. I mamy zaliczone. Chyba, że ubije nie tego. No chyba, że... O, ten... jednak nie jawczy. To taki gościu w szachownicy. To ten? Aha. No i to on chyba napisał nawet, wiesz, że... Całkiem możliwe. A jak jest szachownica po angielsku? O, nie faktycznie wiem. Widziałem, zabijał. Mhm. To panie detektyw, pan się weź do roboty i pan zabij tego szachowniczaka. Mister Szachownica trzeba zniszczyć. Zniszczyć. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ta cholera jest tam na górze, znaczy no. Wybija wszystkich po kolei i nikt z tym nic nie robi. Tak, halo, nie ogarnia, jest ta nie? Policja, czemu nic nie robi? A może to detektyw awczy? Nie, właśnie widziałem, że detektyw biega. Pa, detek- pa, 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 zabije detektywa, biegnie za detektywem. Pa, 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 pa. No co ty, pa, 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 pa. No to już po sprawie, to trzeba się teraz gdzieś skitrać jak najdalej. Porobił. Porobiony. Trzeba zbierać jak najwięcej złota i przeczekać i win. Bo ktoś podniósł po nim łuk. No i bang. Wszystko. Porobiony. Porobiony. No. Także napiszcie, czy wam się minigierka podoba, czy chcecie oglądać tego odcinki. Tak jest. To taki właśnie pokazowy odcineczek poleciał, bo tego nie nagrywałem wcześniej. Pociśniemy sobie ostatnią rundkę jeszcze, żeby nie było, że kończę, hehe. Ale łapeczkę w górę już możecie zostawić i komentarzyk. Tak jest. Tak jest. Ale was, kurczę, tutaj strollowałem, nie? A to pewnie połowa osób wyszła, nie? A tu dalej odcinek leci, nie? Takie trollolo. No bo niedobrzy są, że wychodzą, no. To tak nie wolno to tak wychodzić, tak. No. Nie wolno. O, kolejna w Adidasie, no co jest? Może to ta sama? Nie, bo tamta miała fioletowe, a tam ma różowe Adidasy. Znaczy Adidasa bluzę ma. Mhm. Komu ją da? Taką adidasową bluzę, taką adidasową bluzę. Ty coś za cicho siedzisz? Nie. Nie, nie, nie. To są tylko pomówienia. Da, jeszcze się uśmiechasz. Dobra, mamy mordercę. Mamy mordercę. Jeszcze sam fakt, że... Nie, czekaj, ty nie jesteś mordercą. Rajczu. Nie, dobra, okej. Okay. Bo widziałem, to jest morderca. Ten co, o, leci za tobą, teraz to jest morderca. Takie pomarańczowo-czerwone ma ten stroik. Widziałem jego miecza. Oż. Ten taki co Pokémon jak wygląda? No, trochę tak. O fuck. Taki płomienny ma ten aha, stroik. Aha, to dobra, to dobra. Pomarańczowo-czarny. Spadam.
A nie, nie, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten Raichu, o nie Raichu, tylko... O! Tylko takie, takie płomienne stopy ma i takie coś. Mhm. Z takim czymś bez takiego czegoś. Nie, 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 spierdzielaj, właśnie się na niego natknąłem. Widziałem jego nagi miecz. Jak to schował? Ale nie taki, nie ten taki płomienny, jest drugi płomienny, jaśniejszy płomienny. Nie ten, co tam macha. Powiedziałem, mam miecz, to taka zbroja, nie? No taka jakby, o takiej jakby zbroi, taki mm-hmm. taki pomarańczowo. Widzę gościa z lukiem. Ej, gościu, give me bow, give me o urby owy. Albo coś takiego. Daj, oj, biedactwo, tutaj panu ucieknie ślinka z pyska. Takiego maskina. Daj łuk, ja wiem, kto jest mordercą! I on tu jest obok, a ten ma łuk! Strzelaj w niego! Strzelaj, pa, będzie! Panie trafił! Halo, Andrzej! Nie! Lo? Jak to się nie stało? Nie zaskoczyłem. Ej, jak mnie gościu zabił, który był ode mnie jakieś, nie wiem, 7 kratek? Czyżby hakcy? Zginąłeś? Mi się wydaje, że morderca mają łuk. Nie, no bo jest... widziałem gościa tak daleko, że nie byłoby opcji. Detektyw Hezbollah. Ty, on killed. Rzuca tymi. Bo można rzucić mieczem. Właśnie mi to pisali po prostu. To mnie rzucił mieczem. Dobra, okej. To już wszystko ogarniam, dlaczego padłem. Mówię, był w miarę daleko, nagle pach. No, ostatnio właśnie też tak the bow has been dropped. No, pajek on ich ciśnie. One bow shot. O, i wygraliśmy. Wreszcie z łuku pocisnął. Tak jest. Dawać karmę, jej. GG, ja też zdążyłem. Ha! Tak, no to teraz kończymy. Dzięki za oglądanie. Wiecie, tutaj dekadę do Purposa. O, dziękuję. Też nagrywa i to wiecie, zupełnie inny odcinek był u Purposa. Nie taki jak u mnie, także wiecie. Jest coś innego. Także tyle, na razie, cześć, żółwik. Woo! Cześć!